Cześć wszystkim, znowu po 7, dalszy ciąg Master of Magic. Dobra, mówimy, gdzie skończyliśmy. Krakus zbudował fighterski, fajnie. No i teraz mogą zacząć budować paladynów. A Warszawa będzie dalej budować paladynów. Dobra, tutaj build, road. I powoli idziemy odbić tą osadę. Co się tutaj dzieje, granary? Trochę im to zajmie. Okej, okay, niech się rozbudowują. Tutaj też się niech się rozbudowują, chociaż... No trochę... Nie mam złota. Ale za to mam sporo many, którą powinienem wydawać. Ja mógłbym przywołać więcej aniołków, ale jak teraz mam paladynów, to w sumie aniołki już nie są aż tak bardzo mi potrzebne. Paladyni są nawet silniejsi. Okej, okay, Holy Armor. Mamy już drugą armię, którą powoli również muszę zacząć ulepszać. Okej, okay. Raise Dead, fajnie. Co teraz? Dostałem chyba inkarnacja. To jest bardzo fajne. To jest bardzo potężny bohater do przywołania. No ale na razie mamy więcej bohaterów niż armii. Więc kiedy indziej się to zajmiemy. Gdzie był ten czar, który wszystkich... który wszystkich bił? Ten. Calls light to the heavens to show the city in holy light. Any combat taking place within a rare... Nie, to nie było to, co miałem na myśli. Okej, okay, w takim razie weźmy prayer. Okej, okay, sopot się zrobił. Dobra, fighter's guild. Okej, okay, orkowie będą walczyć u nas. Dobra. Powoli iść tutaj. Armia zajmie tamto miasto. Też zbudowali Fighters Guild. A właśnie, to chciałem sprawdzać. A. Trafi się przemieszczać po wodzie. Pytanie, czy tylko po wodzie? A nie, kto chce to zobaczyć. Trochę nam to zajmie, zbudowanie jednego. Ale cóż, dobra. Holy Armor. Na razie rzucę to na tego nowego bohatera, żeby nie padł za szybko. Chociaż chyba wziąłem złego bohatera, tak wziąłem tego Benshana. On jest łucznikiem. Ale dobra, jemu też się przyda. Okej. Okay, jeden blisk w tamtej armii wystarczy. Więc tamten z Warszawy się wróci z powrotem do Warszawy. Okej. Okay. Ten inżynier nie pomoże tutaj robić drogę do wieży. Dobra, ten niech się wróci z powrotem do Warszawy. Tutaj został, tak, ten Gunter. Okej. Okay. Tutaj produkujemy paladynów. Gunter będzie przewodniczył armii paladynów teraz. A właśnie, ten Benshan, co on miał? On jest nowy, czyli daje kasę. I ma plus 1 do hit. On nie ma zbyt dużego poziomu. Niezbyt dużo walczył. Ale poprawi się to niedługo. Dobra. Poczekałem jeszcze na Priesta i wtedy zatykujemy tego nuda. Gunter! Might plus 2. Co to w sumie dawało ten Might? Chcę zobaczyć. Forester's Guild, tak, nam da plus do fooda. Food niedługo będzie nam brak. Zaczniemy go zużywać podczas produkcji jednostek. Dobra. Done. Okej. Okay. Wytrzej. Dobra, pójdzie tutaj.
pójdzie tutaj, a jeden pójdzie tutaj. Na ty patrolu. Ciach. Dobra. Jedna tura. Okej. Tak, zmniejsza mi się produkcja złota, zdecydowanie. Więc niedługo część miast będzie musiała się przestawić na trade goods. Ale dobra, na razie jedziemy jeszcze dobrze. A zbudowaliście Fighters Guild. Armors Guild. To by nam pozwoliło na Fantastic Stable. Okej, myślę, że w tym mieście sobie pozwolę na Fantastic Stable. Zobaczę, co tam będzie dostępne. Ale drugie orkowe miasto będzie produkować jednostki. Okej, bank. W Łodzi bank. Zdecydowanie chcę tam bank. Smithy. Marketplace. Dobra, kontrolujcie. Okej, dobra, na razie priestów. Może więcej pikemenów zbuduję, na własnych priestów. Dobra. Wszystkie jednostki do boju, a najpierw save. I idziemy tam. Dobra, zemsta będzie nasza. Przynajmniej tak sądzę. No ma całkiem dobry atak. Więc mam nadzieję, że strzeli kogoś. Nope. Nope. Nope, nope. Dobra. Spearmeni. Lepiej niech się nie wtrącają do walki. Oni nie chcą dostać po tyłku. Chociaż to są elitarni spearmeni. Ale i tak oni dostaną po tyłku od tych headhuntów. Dobra. Trochę się brońmy, bo mamy dwie jednostki, które walczą na dystans, więc możemy przyjąć postawę obronną. Okej, zachodzą nas z tej strony. Okej. Może szybko ich jakoś włączymy. Czy palady nie mogą zaatakować, tylko że mogą. Ej, chciałem paladynów tam ruszyć. Ej. Okej. Troszkę odnieśli obrażeń. Tak, bez problemu. Ty już strzelaliście. Wy nic nie możecie robić, tak. Wyczekajcie tutaj. Okej, zniszczyli mi kawalerię. Co nie jest miłe z ich strony. Ale dobra. Niech się tutaj proszą. Okej, spearmeni całkiem dobrze dają sobie radę. Możesz strzelić. Dobra. Paladyni ich wykończą. A teraz przyjmą się osadnich. Czy ktoś potrzebuje leczenia? W sumie nie. No to ognia do nich. Dobra, to bym skończył tych. A potem tych. Planar Travel Spell. Okej, fajnie. Fajnie. Okej, kontrolujcie. Co tutaj? Nic nie ma. Spoko. Kolejne miasto dla nas. I co tutaj jest? Unexplored. Ale zobaczymy niedługo, co tam jest. Dobra. Zdecydowanie przydałoby nam się więcej produkcji złota. Okej. Czy ty masz punktów ruchu? Nie. Dobra. Szkoda, że straciliśmy tą kawalerię, ale cóż, teraz mamy paladynów. Paladyni są pod każdym względem lepsi. Okej.
ten spirit się tutaj smelduje, co nam da trochę manny. Jest jeszcze jeden tutaj node. I chyba wyślę armię, żeby go tam zbadała. Nie masz mogę. Okej, okay, plus jeden do ataku, hit points, resistance, fajnie. Champion. Się rozerwie w końcu chłopak. Okej, okay, ty melduj się. A reszta przejdzie tutaj. Okej. Okay. Wy przejdziecie tutaj. Co tutaj jest? Stone Giant. Zaatakujmy go. I po szamanach. No cóż. Okay, zostało im chyba jeszcze jedno amo. Mogę rzucić jakiś czar, który im przeszkodzi w czegokolwiek robieniu. Counter Magic. Okej. Okay. On ma Counter Magic, to fajnie. Mogę to rzucać, kiedy walczę z tym smokiem, żeby mi nie rzucał czarów. Ale dobra, mniejsza o tym. Czy mogę coś rzucić, żeby przeszkodzić im w zabiciu na mnie w następnej turze? Chyba nie. Okej, dobra. Mogę spróbować ubić paru z nich unicornami. Like that. Okej. Okay. Idzie im. Powiedzmy, okej. Okay. Dobra. Ruszajcie. Ja nie mogę tu leć. Dobra. Czy mogę z raise dead go? Sage. Tak! Świetnie. Stracił wszystkie czary, ale żyje. I to się liczy. Dobra? A już się skończyła amunicja. Kawaleria do przodu. Okej, okay, anioły też do przodu. Tak. Mogą oni problemów trochę sprawiać. Te giganty. Dobra. Czy on się może ruszyć? Może. Niech rzuci leczenie. Pikemeni powoli się ruszają. Dobra, dopiero byliśmy jednego. Dobra, powinniśmy pokusować. Okej, prawie. Kawaleria prawie ubiła tego. Co jest bardzo fajne. Sami odnieśli sporo straty. A, aniołek. No i gdzieś to. Taka mniej więcej wyrównana. Dobra. Okej. Ten Stone Giant w ogóle chyba nie odnosi obrażeń. A nie, to jest ten nowy, co przyszedł, okej. Dobra, ciach. Dobra, powiedzmy, że jeszcze mogę wyleczyć te. Dobra. Kmeni. I świetnie, kawaleria, kawarada. Czy aniołek może się ruszyć? Nie. Okej, okay, byli mi unikorny, szkoda. Okej, okay, dobra. Możesz jeszcze rzucić czar leczenia? Nie. No to sam rzucę. O, szkoda. Dobra, nie będę musieli uciekać. Pikeman nie dokończył roboty. Oraz aniołek. Okej, okay, spore straty poniosłem, które w sumie nie były potrzebne. Jak się nie cofa, Pikemeni chyba sobie dadzą radę. Zdecydowanie dali sobie radę. One Chaos Spellbook. Okej. Okay. To znaczy, żeby to mógł teraz rzucać czary chaosu? To by było bardzo fajne. Okej, czy ja tu szkolę priestów? Nie. A, on się wrócił. Okej, okay, dlatego się pojawił. Dobra, patroluj. Dobra. Spells.
Armis, nie. Cities Magic. Czy mogę sprawdzić moje książki? Nie. Apprentice. Nie, info. Okej, mam tą. Dodatkową książkę. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Okej, więc powinienem teraz mógł się uczyć czarów chaosu w takim razie. Zobaczymy. Zobaczymy. Okej. Im by się przydało jakieś leczenie, a jemu przydałoby się odnowa czarów. Okej, więc ta armia się wróci do miasta, aż w mieście szybciej się leczy. Dobra. I mogę wysłać im jednego z tych priestów, którego tutaj mam. No tak. To Kraków był pod kolejnego priesta w następnej turze. Albo w sumie nie. Okay, Farmer's Market, fajnie. Shrine, na przykład. Guild. Okej, to będą nasze woli chyba wsparcie. Tak, to będzie nasze wsparcie, które będziemy wysyłać tam na dół. Dobra, teraz na północ. Okej, mam tego żółwia. Prześlę go gdzieś tutaj. No nie, nie odłączę się od armii, proszę cię. Dobra. I. Natura. Dobra, Fighters Guild. Teraz będą mogli coś budować, jakieś jednostki. Halberdiers, Swordsman. Halberdiers w sumie całkiem nieźli są. Bowman, słabiutcy. Szamani leczą. Dobra, powiedzmy, że Halberdiers. Farmer's Market, fajnie. Przydałoby się coś, co by zwiększało nam produkcję złota. Więc chyba library i będziemy szli wszędzie w banki. Już tutaj manner skill tutaj byłby dobry. 60 tur. Nie za dobrze. Słomil. A, dlatego, ponieważ mają taką niską populację. Nie, shrine. To jest jeden gość, który się burzy. Okej, granary. Teraz niech się housinguje. Okej, Holy Armor. Na Zaldrana. Okej, jak tutaj idzie? Słabo idzie. Czy mam złoto, żeby im pomóc? Mam złoto, żeby im pomóc w Wilders Hall. To tak zrobię w następnej turze. Mam sporą nadwyżkę żarcia, ale dobra, nie chcę mi się na razie z tym bawić. Okej. Troluj. Ta jednostka, gdzie ona jest? Nie wiem. A, tutaj. Wy mieliście budować, okej. Wróćcie do miasta. Tyle. Troluj. Okej. Wy zmienicie plan i pójdziecie tutaj. Tutaj. Okej, to całkowicie uzupełni straty w tej armii. Na razie niech patrolują. A ci pikinierzy przyjdą tutaj, dołączą do armii barbarzyńcy. Fajnie długo będzie wkraczać na statek i tak dalej. Dobra.
Mass healing, righteousness. To byłoby też całkiem fajnie. Dałbym to bohaterom i bym nie musiał się bać, że ich zabije fireboltem. Ale prosperity również jest fajne. Inkarnacja również jest fajna. Może wiecie co, przywołam inkarnację. Okej. Okay. Komuś, jak w końcu skończył Miner's Guild. Czy oni w sumie czegoś tu jeszcze potrzebują? Nie. Wezmę trade goods. Ponieważ złota zaczyna mi brakować. Zdecydowanie zacznie mi brakować, kiedy zacznę już jeszcze zwiększę moją rekrutację. Da? Kontroluj. Okej, okay, troszkę to załatało dziurę budżetową. Bye. Okej, okay, jedna tura i z 240 spada do 174. Czary i magia. Dobra. Czy oni mogą coś pobudować? Nie. Oni mają już granary. Oni też mają granary. Im by się przydało. Builder's Hall. Mhm. Dobra. A z czarów przydałby mi się pewnie kolejny Magic Spirit, kiedy już przejmę tego noda. Fajnie, bank wodzi. To powinno sporo dać. Kasy, mechanizm guild. Okej, jeżeli to zbuduję, to łódź powinna dawać mi sporo kasy podczas przejścia na trade goods. Na co liczę. Okej, dobra. Niech tak się robi. Hamlet, Builder's Hall. No to granary. Nie, w następnej turze. Muszę oszczędzać trochę złota. Dobra, ty patroluj. A ty tutaj niedługo będziesz potrzebny. Też patroluj. Okej, okay, niech przejdzie do Warszawy. Tam do tworzącej się armii. W sumie ta armia jest już prawie gotowa. Jakbym wziął tego smoka, to już chyba miałbym prawie pełen stack. Jeszcze ten dojdzie tutaj. I to będzie całkiem kompletna armia. Dobra, ale niech paladyni się dalej tworzą. Ten smok tam powoli... O, jej drugi smok. Więcej już na razie nie potrzebuję. Trade goods. Ale dobra. Myślę, że się przyda mimo wszystko. Okej, okay, ty będziesz patrolował tutaj. Wyjdziecie tutaj jako posiłki. Wrocław, populacja 2. Tutaj. Okej, okay, a oni niech może pójdą tutaj, do Warszawy. Będę już miał inkarnację, to będzie mi potrzebna, będą mi potrzebne dodatkowe jednostki. Albo nie, oni niech idą tam. Gdzie będę miał potrzebował dodatkowej armii. W sumie Summon Champion również mógłbym rzucić sobie, chociaż to sporo kosztuje. Albo Summon Hero. Tak, zdecydowanie mogę sobie narobić dodatkowych bohaterów, jeżeli będę miał nadmiar jednostek. Okej, okay. Skończyli Armor's Guild. War College. Okej, okay, to nie odblokowuje im żadnych jednostek. Stables. Chciałbym zbudować te fantastyczne stajnie. Zobaczyć, co one by tam dały. Dobra, build. Okej. Okay. Dobra, to jest już nasza kompletna armia, która się teraz zabierze na statki. A smoki tymczasem powiedzą nam,
co tam na nas czeka. Okej. W następnym odcinku powoli dalej się rozprzestrzeniamy. Ta armia po otrzymaniu posiłku będzie mogła dalej plądrować tutaj podziemia. W tym czasie ta armia jest już gotowa do desantu. I tymczasem kolejna armia również się tworzy w Warszawie, która będzie mogła pójść w sumie nie wiem gdzie. Ale na pewno coś się znajdzie. Może ją też przedesantujemy. Będziemy coś podbijać, robować, niszczyć. Coś się znajdzie do roboty. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.